Bardzo proszę o wyłączenie telefonu. Otwieram obrady 7 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Reszlu, zwołanej na wniosek burmistrza Reszla. Pozwolę Państwu odczytać wniosek. Wniosek burmistrza Reszla w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Reszlu. Niniejszym zwracam się z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Reszlu dnia 28 marca. O godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu w celu podjęcia uchwał w sprawie. Punkt pierwszy. Zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Reszla na lata 2019-2033. Punkt drugi. Zmiany budżetu gminy na 2019 rok. Zmiany budżetu spowodowane są zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Reszel na 2019 rok. Tego konsekwencją jest konieczność dokonania korekty dochodów i wydatków budżetu w części dotyczącej realizacji zadań oświatowych. Zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnymi oraz zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy. Zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Reszel dokonuje się odpowiednio. W dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych. Jest to kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam na dzisiejszej sesji Panie i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Panie Mecenas, Panią Sekretarz i Panią Skarbnik. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 7 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Reszlu. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Reszel na lata 2019-2033. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. Punkt piąty, sprawy różne. Punkt szósty, zamknięcie obrad. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Dziękuję. Rada przyjęła porządek obrad. 13 głosami za, 1 głosem. Punkt drugi, punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Reszel na lata 2019-2033. I nie wiem, poproszę Panią Skarbnik. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, do tych uchwał są autopoprawki związane ze zmianami budżetu. Autopoprawka dotyczy zmiany wydatków pomocy społecznej w związku z tym wydarzeniem, które miało miejsce tam. Zwiększenie środków na wypłatę zasiłków socjalnych. Tutaj będą akurat jednorazowe dla 9 rodzin, które zostały tutaj pokrzywdzone w pożarze. I również zabezpieczenie środków 7 tysięcy dotyczy zmiana dla inspektora nadzoru budowlanego, znaczy nadzoru nad inwestycją wykonywaną w Reszlu. Dotyczy budowy dróg wewnętrznej na ulicy Krasickiej. A w jakiej kwocie dostaną te dodatki? To tak podamy, że każda rodzina otrzyma 5 tysięcy złotych. Jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania odnośnie tego projektu? W takim razie przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Pan Radny Roman Winkowski. Jestem za. Pan Radny Gałka Szymon. Jestem za. Pan Radny Jabłoński Dariusz. Jestem za. Pan Radny Jarubar Grzegorz. Jestem za. Pani Radna Jaworowska Marzena. Jestem za. Pani Radna Kijanowska Beata. Jestem za. Pani Radna Łążyńska Monika. Jestem za. Pan Radny Macełko Adam. Jestem za. Pan Radny Maksymiak Tomasz. Jestem za. Pan Radny Pikulski Andrzej. Jestem za. Subocz Beata. Jestem za. Pani Radna Zakrzewska Joanna. Jestem za. I Pan Żukowski Eugeniusz. Jestem za. Dziękuję. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie 13 głosami za. I punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
Pani przewodnicząca, panie wojewodzie, jeżeli państwo dotyczy to tego samego, to przede wszystkim część oświatowa, którą musimy, no, kończy się kwartał i musi być prowadzona, gdzie dostaliśmy zmniejszenie o 92 tysiące i te zmiany zostały w paragrafach dokonane. Po prostu zmniejszyliśmy pewne wydatki, żeby te 92 tysiące uzupełnić i o tym, co mówiłem, czyli plus tam jest ta elektromobilność, czyli dotacja dla powiatu, zmiany w dotacjach na miejskie żądanie pomocy społecznej w celu zwiększenia środków tutaj socjalnych, jednorazowych środków dla osób poszkodowanych, no i te 7 tysięcy, które mówiłem, czyli dla pokrycia wynagrodzenia inspektora nadzoru, bo po prostu zostało to pominięte, niedoliczone w wydatkach niewygasających, po prostu gdzieś tam ktoś nie dopatrzył, dlatego musimy to zwiększyć. Ja mam jeszcze pytanie, jeżeli mogę. Tutaj w gospodarce ściekowej ochronie to jest rozdział 90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Paragraf 6230. 27 tysięcy dotacji celowej na zadanie dofinansowania zadań ekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska. To zwiększamy środki na te tutaj. No właśnie, bo ja miałam zapytać to w sprawach różnych. Oczyszczanie czyli teraz na ile tych oczyszczalni, ile będzie? Bo wiem, że mieliśmy pieniądze zabezpieczone na 3, tak? Na dzień dzisiejszy. Chętnych jest 7. Było 33 tysiące, więc maksymalnie 8 tysięcy, więc na 4 wnioski maksymalnie. Teraz jak zwiększymy o dodatkowe 27 tysięcy, to będzie na 7 wniosków. Ja liczę. I tyle wniosków jest złożonych? Z tego jest, co wiem, to jest 7. Wiem, że jeszcze jedno gospodarstwo się interesuje z Pieckowa. Powiem, jeżeli bym mogła. Mamy jeszcze w wydatkach, w kwotach, które zostały z zeszłego roku, one będą wprowadzane tak jak zawsze do czerwca i też myślę, że tutaj ekologiczne pójdą na ekologiczne wydatki. Pójdą na wydatki ekologiczne, to już państwo będziecie decydować wtedy, czy akurat to, czy no i jakie wnioski płyną, wtedy zobaczymy, gdzie zwiększyć to. Dziękuję. Czy do tego projektu? Bardzo proszę. Jeszcze mam pytanie związane z dzisiejszymi przesunięciami między paragrafami. Chodzi mi o tą wartość 1933 zł. Chodzi o tą elektromobilność dla powiatu kęcińskiego. W uchwale z 7 marca mieliśmy zapisane 1932,85 groszy. I teraz czy tutaj jest zagłębienie, czy to jest gdzieś pomyłka, czy w uchwale, nie, czy... Nie jest pomyłka. Było zabezpieczane do pełnych złotych w budżecie i tylko tą kwotę przenosimy, zmieniamy klasyfikację budżetową. Nie zmienia faktu, że mamy podjętą uchwałę na konkretną kwotę w groszach i umowa będzie podpisana na grosze. A tutaj w budżecie zabezpieczamy w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ale te kwoty po prostu tak grosze nie pójdą wszystkie, tak? W ramach umowy, tylko tak jak tam się zwracają w ramach. Jeszcze mam pytanie, panie burmistrzu, o zmniejszenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych. Teraz zmniejszamy o 48 tysięcy. Miesiąc temu było 82, czyli łącznie już jest tam 110 tysięcy. To jest około 30% deklarowanych wydatków, które przyjmowaliśmy w drugim budżecie. Teraz moje pytanie brzmi, czy te wydatki były nieco zawyżone, czy będziemy mieli problem od września, że etaty w oddziałach przedszkolnych się będą zmniejszały? Jak to dyrektorzy do tego podejdą? Pani przewodnicząca, panie dyrektorze, szanowni państwo, to jest taki sposób. Musimy zdjąć 92 tysiące. Na oddziały przedszkolne przyjdzie 150 tysięcy subwencji, tak, czyli dotacji. I wtedy uzupełnimy tamtą kwotą, ona przyjdzie gdzieś w pierwszym kwartale, w kwietniu przyjdzie. A teraz musimy w pierwszym kwartale po prostu wyrównać ten budżet, czyli zdjąć 92 tysiące, bo zmniejszaliśmy, w kwietniu przyjdzie te 150, to zostanie uzupełnione. Tak, żeby w budżecie musi dbać. No rozumiem. I tak samo dotyczy słoneczka, tak? Tak. Bo też tam będzie dotacja i publiczna, i na niepubliczne przedszkola. Jak państwo zapewne zauważyliście, tam nie ma grudnia, tak?
i jest część tylko listopada, jeśli chodzi o słoneczko. I ta kwota, która przyjdzie z dotacji, to będzie uzupełniona. Zawsze one jakoś tak wspólnie wchodziły w marcu, tak, te dotacje. Dotacja i subwencja, więc można było to jednocześnie zrobić. W tej chwili akurat to jest planowane na kwiecień, jeśli chodzi o przekazanie tej dotacji i to będzie wyrównane w następnym miesiącu. Dziękuję. Czy jeszcze w sprawie tego projektu ktoś z Państwa ma jakieś zapytania? Chciałam powiedzieć, że w tej chwili w sesji uczestniczy 14 radnych. W takim razie przystępujemy do podjęcia uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Pan Adamiak Andrzej? Jestem za. Pan Pińkowski Roman? Jestem za. Pan Gałka Szymon? Jestem za. Pan Jabłoński Dariusz? Jestem za. Pan Jaruga Grzegorz? Jestem za. Pani Jaworowska Marzena? Jestem za. Pani Filanowska Beata? Jestem za. Pani Łączyńska Monika? Jestem za. Pan Macelko Adam? Jestem za. Pan Maksymik Tomasz? Jestem za. Pan Pikulski Andrzej? Jestem za. Suboch Beata? Jestem za. Pani Zakrzewska Joanna? Jestem za. Pan Żukowski Eugeniusz? Jestem za. Dziękuję. Rada podjęła uchwałę 14 głosami za jednogłośnie. Punkt 5. Sprawy różne. Bardzo proszę, ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Pan Burmistrz, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Radni, Szanowni Państwo, chciałem poinformować Wysoką Radę, że w sprawie wniesienia udziału do wielokrotnego przedsięwzięcia regionalnego ilości 400 udziałów po 500, czyli łącznie ma to 200 tysięcy złotych. Ja mam pytanie, Panie Burmistrzu, odnośnie no, tej sytuacji, która się zdarzyła w nocy z 26 na 27. Chciałam się zapytać o te granty, bo bardzo dużo ludzi komentuje to, że były niesprawne w okolicach tego pożaru, które tam były. Kto jest odpowiedzialny za konserwację i sprawność tych hydrantów? To jest przedsiębiorstwo, wielobranżowe przedsiębiorstwo komunalne, które odpowiada za sprawność hydrantów i sprawność całej tutaj sieci, która znajduje się w mieście. Mhm. Dziękuję. I jeszcze mam drugie pytanie odnośnie... Ja chciałam dodam ten. Dobrze, bardzo proszę. Na pewno to jest tak, ten jeden tam nie zadziałał na ulicy Rejmonta, bo no, na jednym stał samochód, gdzie nie można było się podłączyć, bo zaparkowany był. Na pewno został już pan prezes, został polecenie, dzisiaj poszło pismo o sprawdzenie przy tego, co jest, ale wyliczenie kosztów przebudowy hydrantów na nawierzchniowe, te ocieplane, żeby nie było sytuacji, wiadomo, piach, wszystko, te podziemne raczej nie zdają egzaminu i w tym kierunku będą prowadzone działania na przyszłość. Dziękuję. I jeszcze mam pytanie odnośnie doprowadzania wody w tonikach, bo wiem, że tam rury już są doprowadzone. Wiem, że nie odebrał tego sanepid i pytano mnie, no ile oni jeszcze chcieliby sami się podłączyć, a po prostu nie mogą, bo po prostu te rury są nieodebrane, nieprzepłukane, sanepid tego nie odebrał. Ile czasu? Panie przewodniczący, mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Inwestycja trwa. Ma trwać, aż się zakończy. Może to być w tym roku, raczej się nie zakończy, będzie następny rok. Mieszkańcy, no ja wiem, że każdy jest niecierpliwy. Pewnie musi być odkażona instalacja, musi to być przeprowadzone badania. Jak wszystko będzie w porządku, to wtedy mieszkańcy będą mogli wykonywać poszczególne przyłącza. Część jest przyłączy zrobionych i tak powiem, ale w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, w jakiej sytuacji są badania, bo na ten temat z prezesem nie rozmawialiśmy. No to musi trwać. Inwestycja będzie zakończona w 2021 roku. I no trzeba się, bo jak się dokupuje pewne odcinki, bo cały czas ona trwa, no to jak się dorobi kawałek odcinek, to trzeba od nowa robić wszystkie badania. No taka jest prawda. Ja wiem, że każdy już by chciał, ale tak to nie będzie mogło funkcjonować, aż pewien etap zakończy się i wtedy ten okres, zanim się to wykona, znowu badania, znowu szukanie sieci, odkażanie i znowu dopiero próbki jedne, drugie, trzecie i dopiero jak wyjdą normalne próbki, dopiero można będzie uruchomić sieci, zrobić przyłącza do gospodarstw. No tak, tylko że wiadomo, no każdy jest niecierpliwy, wody nie miał, a wiemy, że woda to najważniejszy skarb, bo bez wody nic się nie da.
Ja tak zupełnie, że to nie tak działa, że oni chcą. To jedno, że tam podłączyć się mało kto podłączył i takich ach, pochów nie ma, bo chcieli, żeby zostali tym do studnie, żeby nie korzystali z wodociągu. Takie były postulaty, ale ja uważam, że niestety, no ale inwestycja tyle kosztuje i ta studnia będzie musiała być jednak zamknięta, żeby po to wybraliśmy wodociąg, żeby używać wody z wodociągu. Na razie ten odcinek, który jest. I tam aż tak to nie działa, bo nie skurzy nawet tu i mam przykład. No i no, nie będzie, ja kiedyś zrobię podłącz, ale na razie jeszcze będę korzystała ze studni własnej. Tak? No, tak. To takie opinie tak zawsze jest. Dobrze, dziękuję. Czy w sprawach Róży ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś zapytania? Tak, ja. Pan szanowna Pani Przewodnicząca, Pan Burmistrzu, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, ja tak jeszcze odnośnie tego pożaru, bo faktycznie docierają do nas takie różne tam pogłoski, natomiast jako, że byłem od początku do końca przy tej sytuacji, to chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że ani strażacy przyjechali bez wody, bo z takimi głosami też się spotykamy, ani to, że tam jeden czy drugi hydrant był nieznaleziony, to nie miało wpływu bezpośredniego na prowadzenie akcji. Nie było tak, że staliśmy po prostu i nie prowadziliśmy akcji. Ja rozumiem, że ktoś tam stojący z boku mógłby takie wrażenie odnieść, natomiast akcja była prowadzona z różnych stron, tak? Z jednej strony budynku, z drugiej, od środka, tak? Także te prądy wody cały czas były podawane. No i właśnie chciałbym tak wyjaśnić, tak? Że to nie jest tak, że czy strażacy nie gasili, czy ten hydrant w jakiś znaczący sposób przyczynił się do tego, że ten budynek uległ zniszczeniu, bo w chwili dojazdu już wiedzieliśmy, że sytuacja jest taka, że nie da się opanować i trzeba po prostu bronić sąsiednich budynków i tak też zrobiliśmy. Myślę, że bardzo dobrze to wypadło, bo dach jedynie tego budynku został zniszczony, a mogło to się skończyć dużo gorzej. Bardzo proszę. Ja dodam tutaj jeszcze Pani Przewodnicząca, Pani Prezydentowi. Dzisiaj byłem w sklepie, tu obok, po pieczywo i Pani mówi jedno. Patrzyliśmy, nagrywaliśmy, mamy to nagrane. Nic, był malutki płomień, a raptem cały dach stanął w płomieniu. To nie ma i rozmawiałem z panem Krzysztofem Iwanowem i weszli, wchodzili, musieli się wycofać, bo to było za późno zgłoszone. To jest trzeba. No każdy z boku, jak tu pan Andrzej mówi, doświadczonym tutaj druhem tutaj naszej Wschodniej Straży Pożarnej i były wszystkie jednostki, to się nie da. Każdy z zewnątrz jej szuka przyczyn, dlaczego. Za późno to było zgłoszone, bo to była noc, każdy był spał i tak dalej. I ten akurat się zgłaszali, też spali. Dzięki Bogu, że się ktoś obudził i akurat, że nikt nie zginął. I to jest najważniejsza rzecz. No te straty, które są, no i tych nie szło uniknąć. No, dzięki Bogu, że dalej to się zatrzymało na tym, co jest, i tak spłonął, bo tam były i błazerie, i wierzba sucha i tak dalej. No. To zawsze szuka się czegoś, jakiegoś punktu zaczepienia, bo pierwszy punkt to był, że strażacy przyjechali bez wody, nie? A motopompa ma taką wydajność, że ile to mniej więcej półtora minuty. Półtora minuty jest pusty samochód. I taka jest. A jak ja byłem, bo byłem też tam, już od pierwsze tam 15 przyjechałem, bo też mnie zerwali, zresztą zanim obudziłem, no to widziałem, jak ta woda cały czas była podawana, nie było przestoju. Tutaj pan Szymon też był tutaj, tam radny wojsk straży, były tutaj Wisztynka i Skorszy i PSP, 11 zastępów walczyło z tym pożarem. I jak widzieliście, było bardzo ciężko, bo jeszcze o 10 jeszcze świetliło. Jeszcze dogaszane były o 10 rano, od 12.30. Ja na temat pracy straży absolutnie nic złego nie słyszałam, ale po prostu proszono mnie, żebym zadała takie pytanie odnośnie tych hydrantów, dlatego ja powiedziałam, że rzeczywiście na sesji zadałam to pytanie. Ten jeden to jest po prostu odpowiedzialny. Nie zadziałał, ale to nie zadziałał ten jeden. Ale wiem, że na kolejowej, bo ja się sama obudziłam, że podjeżdżały te wozy strażackie z tego hydrantu tam na kolejowej. Ten jeden na pewno działał na remont, ale akurat stanął samochód tam na tym. Nie było jak ściągnąć do tego samochodu. Ale ogólnie, no, muszę powiedzieć, że mimo wszystko to, że jak pan Andrzej mówi, nie przeniosły się na inne budynki, to jest bardzo dobrze. A panie burmistrzu, jak dalej? Czy to będzie budowane? Jakie plany są w stosunku do tego budynku?
Czy coś wiemy? Szanowni Państwo, to jest własność prywatna, całkowita. My możemy, nie, znaczy przepisy mówią wyróżnie, my możemy tylko dać pomoc socjalną i w ramach zasiłku jednoosobowego celnego. Z tego co wiem tak, zamieszkiwać go nie wolno, to jest decyzja nadzoru powiatowego, nadzoru budowlanego, dopóki się go nie odbuduje, czyli tego dachu i się nie zadaszy. Może zezwolenie jest tylko na wejście, na zadanie tych rzeczy, które tam są, ale trzeba zabezpieczyć cały budynek. No i oczywiście wspólnota musi podjąć decyzję. Najgorzej, że ten kredyt, który był wzięty na tą część, która widzicie, to było 80 tysięcy, który w zasadzie jeszcze nie został spłacony. No ale, ale no wiem, że jest bardzo ogromny ruch taki społeczny, że tam pieniądze wpłacają. Akurat nie na wspólnotę, na indywidualne konta, ale wiem, że mieliśmy na... Wspólnota już dała już, też konto. Też to, my tutaj udostępniamy te konta i już będzie można wpłacać na wspólnoty, tak, też na tą wspólnotę, no bo to na pewno to koszt będzie no, 300 tysięcy to minimum, ja tak uważam, bo ten dach jednak, te mieszkania. Najgorzej ucierpieli ci, co byli na górze, czyli te wszystkie mieszkania na tej najwyższej kondygnacji, gdzie właśnie było zagospodarowane poddasze na mieszkania, czyli tutaj, bo tam jeszcze niżej to mieszkanie są po prostu zalane. Do piwnicy, bo to mimo akcja ratownicza, ale również wiadomo, temperatura, wszystkie rury plastikowe od wody doprowadzającej od gazu, od centralnego ogrzewania, to wszystko popękało i ta woda wszystko poszła również na te mieszkania. No, ogromna praca czeka przed wspólnotą, my będziemy mogli ile damy rady pomóc. Tu jest na razie się bardzo ogromne podziękowanie, to jest ochotnikom i tutaj straży zawodowej, jak również na mieszkańców, którzy bardzo mocno się odezwali i się utożsamiają, gdzie prywatne mieszkania, część zostały udostępnione dla tych rodzin, które tam nie posiadają tych mieszkań. Tutaj również jedno mieszkanie w internacie starostwu udostępni. Tutaj ksiądz dziekan, jedno mieszkanie dla jednej rodziny w domu katechetycznym zostanie udostępnione. My również swoje mieszkania, które posiadamy, no bo nie posiadamy, w gminie nie ma mieszkań wolnych, ale mamy jedno w Łężanach i drugie tutaj też zostanie przygotowane i również udostępnimy, no, żeby pomóc tym mieszkańcom w tej trudnej sytuacji. No, Miejski Ośrodek Pomocy również prowadzi zbiórkę tych rzeczy takich materialnych, bo wiadomo, że jak wszystko się straciło, jak pan Wiesiu Maciukiewicz wyszedł, to tylko wyszedł tyle, co miał na sobie, bez dokumentów, bez niczego z tego mieszkania. Sytuacja trudna, ale myślę, że właśnie to pokazało, że mieszkańcy nie tylko naszej gminy, ale również potrafią się jednoczyć i udzielają wszelkiego wsparcia i pomocy. Samorząd tyle, ile pozwala prawo, tyle możemy pomóc i tyle pomożemy. Dziękuję, to jest bardzo proszę, panie. Drodzy Państwo, jeszcze właśnie przy okazji tej no, smutnej sprawy, ale ta sytuacja wodociągów, hydrantów jest w gminie, jest nie za dobra. Ja wiem po naszej miejscowości po Pilcu, prawdopodobnie od momentu zainstalowania tych hydrantów, one chyba nie były ani razu tak naprawdę sprawdzane. No, nie chcę mówić, że na pewno, tak, bo być może były, ale one są w stanie fatalnym. Z tych zasów, którymi się odkręca wodę, wyrastają krzaki. One są pordzewiałe, więc tu przy okazji fajnie by było uczulić właśnie zarządcę, żeby tą całą sieć sprawdził, żeby ona była na bieżąco konserwowana, bo nie wiadomo, co się gdzie może zdarzyć. Tak? Ja wiem, jak jest w Pilcu. Słyszałem takie głosy też z Pieckowa, nie? Że ona nie jest po prostu sprawdzana, ta sieć, prawda? Nie są te hydranty kontrolowane, więc no, oby się nigdy nic więcej takiego nie stało, ale jest możliwość na przyszłość, tak, żeby właśnie tutaj pana prezesa uczulić też na hydranty całej gminie, tak, na tą sieć wodociągową, żeby ją sprawdzić, skontrolować i regularnie przeglądać po prostu. Obowiązek. Tak, z tego właśnie, tak, że faktycznie zostało sprawdzone, tak, każdy hydrant. Można mówić, powiedzieć, ale pracy się nie wykonuje. Dziękuję. Czy jeszcze w sprawach różnych, ktoś z Państwa bardzo może takie bardziej prozaiczne przy takich, bo tutaj akurat mieszkańcy z ulicy Okręgu prosili, żeby coś zrobić, bo tam są tylko wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. I jeżeli proponowali, że można by było, żeby przesunąć albo zmniejszyć ten plac rekreacyjny i tam wygospodarować parę miejsc na parkingi. No bo faktycznie oni tam, widzę, na trawnikach stawiają pod domami, gdzie się da,
a tu jest kawał miejsca przy samej drodze i można by było przynajmniej 2 metry w głąb przesunąć krawężniki i parę miejsc wygospodarować. O czym muszę domagać? Jeszcze dzisiaj to nie jest. Ale nie było no to jest tak znaczące miejsce. Wasze miejsce. Wasze miejsce. Nie jest dużo miejsca. Cóż to mają robić? No to jest obywatelskiego. No tam już część jest zrobione, nie? Ale no, to jeszcze było robione przez urząd. W tamtym roku. Ale to droga była robiona i są 2 miejsca parkingowe. Ja rozumiem, ale mają w tym roku w ramach Funduszu Obywatelskiego mają tam 12 tysięcy mają, co mają coś robić. Tak. Jestem w stanie zagospodarować. Nie, 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 nie. Nie, nie tak, dlatego że te prace, które były zaplanowane na te 12 tysięcy, ten fundusz został odrzucony wniosek, dlatego że. Odrzucony. Tak, 12 tysięcy to nie starczyłoby tam dokumentacji, to tak się nie da, jak one, to co było zaplanowane w tym Funduszu Obywatelskim, dlatego że to musi być zamknąć się w roku budżetowym. Nie było w stanie, to było tam zaplanowane i dlatego ten wniosek akurat jeden chyba z tych wszystkich nie został zaakceptowany. I to, że to my zrobimy, to obywatelski, ale to będzie zrobione w inny sposób. Na okręgu też jest taka sytuacja, że każdy przy domu ma wjazd na swoją posesję, więc te samochody mogą śmiało stać na posesję. Trzeba bramę otworzyć. Wracając do tego Funduszu Obywatelskiego, bo widzę ogłoszenie, że Związek Emerytów organizuje wycieczkę w ramach wokół tam gminy Reszew, w ramach właśnie tego Funduszu Obywatelskiego. No bo były projekty twarde i miękkie. Jak złożyłem taki wniosek, został złożony, to i został, a środki były, to zostały zaakceptowane. Bo tam już nie pamiętam sumy, ale były tak. Panie burmistrzu, w związku z przebudową ulicy Podzamcza, nie wiem, czy od strony mazurskiej jest jakakolwiek informacja, że tam jest jakaś przebudowa i czy nie można by było zrobić ograniczenia prędkości, bo w związku z tym, tam, że się nie można zatrzymać, miasto jest zawalone samochodami, ostatnio miałam taką sytuację, że od strony mostu pan tak pędził na mnie, a samochody stały. Ale tam jest 30, nie powinien. Nie powinien. To no, może to koniecznie, to jest legendia. Że jest po prostu bardzo później wąsko na tym. Jest ograniczenie. Tak, jest ograniczenie. Musisz prędko i dopasować. No ja dopasowałam, tylko on nie dopasował. A ja nie mam gdzie uciec, bo stoją samochody. Oznaczenie też jest, bo to jest remont. Czy tutaj wpięcie do bloku numer 51. Ograniczenie były. Czekają. Czy jeszcze w sprawach różnych Państwo macie jakieś pytania? W takim razie zamykam obrady. Może z panią prawnik się no za chwilę, ja zostaniemy dzisiaj, tak? Zostaniemy i uzgodnimy. Zamykam obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Weszło. I proszę radę o pozostanie. To jeszcze nic będzie. Ja mam takie pytanie. W związku ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym jest dużo nowych rzeczy, łącznie o... Tak. Jedno powiedziała zamknięcie okien. Tak. No, no właśnie. Chwileczkę, bo jeszcze trwa transmisja, pani przewodnicząca, a chcieliście państwo poza obradami. Tak. Transponuję do ekipy, która siedzi na dole. Sporo zmian i chciałabym dać państwu taką propozycję, żebyśmy po prostu spotkali się z panią mecenas, żeby nam